Po raz drugi będziemy mieli przyjemność podziwiać w ringu Daniela Rutkowskiego. Zawodnik klubu CrossFight Radom przygotowuje się do drugiego bokserskiego starcia w swojej karierze. Tym razem oponentem radomianina będzie Evander Rivera, perspektywiczny pięściarz, który rok temu zadebiutował na gali Rocky Boxing Night 7, gdzie pokonał przez techniczny knockout Islama Majra Sultanowa. Dla radomskiego zawodnika boks to przede wszystkim cenna lekcja, która później przekłada się na zdecydowanie większą pewność siebie w stójce. Ten boks, który zawalczyliśmy, dał mi dużo w walce nawet z Adamem Zielińskim, chociaż myślę, że pokazałem dużo więcej stójki. Kiedy chciałem, tam zrobiłem akcje zapaśnicze, czy przekontrolowałem przysiadce, ale najważniejsze, że zrobiłem ten progres w tym boksie. Wszyscy śledzący poczynania Rutkowskiego w mediach społecznościowych z pewnością zauważyli, że pomimo pozytywnej tanecznej atmosfery, przede wszystkim jest ciężka praca, od której 32-letni zawodnik nie zamierza się uchylać. Zawsze biorę to wszystko w żarcie, bawię się tym, co robię. Ja zawsze jestem luźny, tak? Ale przede wszystkim jak już przygotowuję się, no to przygotowuję się na 110%. Nierzadko zawodowi sportowcy mają problem z przełożeniem dyspozycji treningowej na walkę o stawkę, ale problem ten zdecydowanie nie dotyczy Rutkowskiego, który stara się doceniać swoją pracę i podchodzi do niej w zdroworozsądkowy sposób. Ja się nie przyjmuję wynikiem, nie przyjmuję się werdyktem. Werdykt jest już sprawą drugorzędną. Najważniejsze, żeby przejść przez to całe ciężkie przygotowanie. Ja zawsze mam tak, przechodzę przez to ciężkie przygotowanie, walka to już nic nie zmieni. Mówię, muszę pokazać to, co się nauczyłem, tak jak przepracowałem, tak zawalczę. I tylko tyle, a czy wygram, czy przegram, to już jest, mówię, no... Wiesz, to jest los tak naprawdę. Obok regularnej pracy z trenerem Leszkiem Kulikiem, Rutkowski czerpie również z wiedzy i doświadczenia Michała Żeromińskiego, radomskiego pięściarza, który przyjeżdża do klubu CrossFight Radom na sparingi. Dużo się nauczyłem, dużo Michał takiego wsparcia też mi daje. I mówi, że kurde, no jestem... Sam takie miłe słowa, że naprawdę myślał, że jestem dużo gorszy, a wyszło naprawdę fajnie, no i tylko się cieszyć z takich rzeczy. Swego czasu Rutkowski wspominał, że jego małym marzeniem jest zdobycie wszystkich pasów czołowych polskich federacji. Na tę chwilę popularny Rutek ma w posiadaniu pasy organizacji Babylon oraz Fight Exclusive Night. Dwa tygodnie temu doszło do poważnego przetasowania w wadze piórkowej, bowiem na gali KSW Daniel Torres znokautował w pierwszej rundzie Saladina Parnasa, dotychczasowego posiadacza pasa. Tak naprawdę byłem za Torresem. Mega mnie zaskoczył. Bardziej jestem zaskoczony tym, że Parnas po takim jednym ciosie tak naprawdę odpłynął, więc to też coś świadczy o biciu głowy, powiedzmy, o jakimś tam jego. Oczywiście może to było szczęście, może nieszczęście, ale bardzo szanuję Torresa, jest naprawdę w porządku, miły gość, który nie wywyższa się, po prostu wychodzi, robi swoje. I za ten szacunek u mnie właśnie zyskał. Jeśli chodzi o plany Rutkowskiego na karierę w MMA, to zawodnik ten jest w ciągłym kontakcie z czołowymi organizacjami na całym świecie. Wszystko wskazuje na to, że Rutek po raz kolejny w oktagonie wystąpi w okresie wakacyjnym. Jak ta wyjdzie fajnie, to 17 kwietnia bym jeszcze raz zawalczył boksersko, bo naprawdę dużo mi to daje. Gadam ze wszystkimi federacjami tak naprawdę na całym świecie. Możliwe, że w tym tygodniu już będę coś tam wiedział. Starcie z Evanderem Riverą zaplanowano na 26 lutego.